Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. I drodzy Państwo, dzisiaj taki temat niby lajtowy, ale jednak trochę nie, o Rasputinie Kaczyńskiego, Joannie Goss, pani, która kończy 5 lutego 80 lat i jest szarą eminencją Jarosława Kaczyńskiego. Jest chyba jedyną kobietą, która ma poza panią Barbarą Skrzypek, ma jego obie komórki, takie do dzwonienia, bo podobno ma dwie prywatne. Jedna jest bardziej prywatna od tej, i to jest właśnie jedyna kobieta poza panią Skrzypek, która ma te dwie, ale to jest ważniejsza jest rzecz z takich newsów. To ma być kobieta, która zadecydowała o zakręcie w karierze Jacka Kurskiego, bo ona miała i ma swoich ludzi. I jednego z jej ludzi miał właśnie wyrżnąć stanowiska dyrektorskiego Jacek Kurski. I kiedy ona naciskała na jego powrót, to miało się to zdarzyć przy świadkach. Podobno właśnie twierdziła, że jest nagranie, czy też pokazywała nagranie, tego już nie jesteśmy w stanie ustalić. Myśmy słyszeli wersję, że nagranie jest, a słyszeliśmy również wersję, że nagranie jest blefem. Że Jacek Kurski miał powiedzieć, że nawet pan Jarosław Kaczyński, czy nawet sam Jarosław Kaczyński nie zmusi go do tego, aby tego kolesia przywrócić, co było kamieniem obrazą majestatu. No bo Jarosław Kaczyński wymaga, żeby na dźwięk jego imienia i nazwiska po prostu poddani w tym momencie zatrzymywali się i wznosili okrzyk do góry, oby żył nam wiecznie, panował jak najdłużej. I dzięki, i tak dalej. Natomiast tutaj Jacek Kurski, krótko mówiąc, stracił stanowisko prezesa TVP za obrazę majestatu. I teraz mamy do czynienia z takim, z taką właśnie historią. I jakby to ująć. Jej awans do członka Rady Nadzorczej PKN Orlen niektórzy interpretują jako wotum nieufności wobec Daniela Obajtka, że 79-letnia, za chwilę 80-letnia pani będzie weryfikować Daniela Obajtka. No, panowie, to no dajcie spokój. No. To jest, ja nie wiem jak ty, Tomku, ja to interpretuję w ten sposób, że pani Janina dostała prezent urodzinowy w postaci jakichś 100 kilkudziesięciu tysięcy rocznie, plus pewnie jakaś odprawa do tego dochodzi, w Orlenie na to, żeby sobie mogła kupić jakąś nową markową ciuchy, jakieś gadżety. Przecież ta starsza pani jest, która co prawda jest radcą prawnym, w ogóle takich można powiedzieć parę słów o niej. Ona była członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia, była też członkiem Rady Nadzorczej TVP SA. To była w okresie, w którym pamiętam, myśmy tam w 2009 roku odbijali to z rąk PiS-u. Strasznie aktywna była, strasznie tam się starała przeszkadzać. Generalnie takie bliskiej znajomości z Jarosławem Kaczyńskim to jest 20 lat. Niektórzy opowiadają, że był taki moment w jej historii, że gdzieś koło roku 1997 doszło w kryzysie jakimś wewnętrznym w Porozumieniu Centrum, które wówczas istniało bardziej z nazwy i z długów niż jako faktyczna partia. Jarosław Kaczyński tam kogoś wyrzucał, były jakieś bunty, no i ona stanęła przy nim i to podobno Jarosława Kaczyńskiego strasznie ujęło. Ona przede wszystkim jest taki ród szwedzki miliarderów, który trzyma całą gospodarkę w szachu, o czym mało osób wie, szczególnie, że Szwecja się kojarzy z socjaldemokracją, z jakąś równością społeczną, a są tam ichni miliarderzy, nazywają się Wallenbergowie. Kontrolują, naprawdę mają znaczne pakiety akcji w największych szwedzkich takich ikonowatych przedsiębiorcach i oni mają w herbie, taki fajny herb mają, którego motto jest
Być nie będąc widzianym. I to jest to motto, które mogłaby sobie zrobić na herbie właśnie Janina Goss. Jest kobietą, która bez wątpienia ma największą władzę ze wszystkich kobiet w okolicach Jarosława Kaczyńskiego. Kiedyś być może mogła jej się równać Barbara Szczypek, kiedy była aktywnym członkiem sekretariatu. Natomiast po jej dobrowolnym udaniu się na wygnanie, zawsze, drodzy Państwo, mam taki pomysł, żeby opowiedzieć taki dowcip. Jak słyszę, mówię sobie, wspominam o dobrowolnym udaniu się na wygnanie. Przypomina mi się żart o dwóch marynarzach i zakonnicy, którzy byli, że tak powiem, skończyli na bezludnej wyspie. I no, puenta tego była taka, że zakonnica nie wytrzymała dwóch napastliwych marynarzy i się powiedziała: dosyć tych świństw, i skoczyła ze skały. No i minęły 2 tygodnie i marynarze do siebie powiedzieli, to makabryczny dowcip oczywiście, dosyć tych świństw, odkopujemy zakonnicę. No więc nie wiem dlaczego, drodzy Państwo, ilekroć wspominam odejście Barbary Skrzypek z ulicy Nowogrodzkiej, tylekroć mi się przypomina ten dowcip. Natomiast w każdym razie, wracając do tutaj naszych baranów, do naszej pani Janiny Goss. Ona po prostu jest całą tą drogę, czyli od początku lat 90., to będzie 30 lat, najwierniejsza z wiernych działaczek. Ona zawsze po prostu trwała. Jarosław bardzo ceni tych działaczy. On nigdy nie pozwoli skrzywdzić tego swojego Klaudiusza, czyli Marka Suskiego. Ja myślę, że on już wie o tym, że Marek Suski nie jest taki głupi, na jakiego wygląda, natomiast bawi go ta cała maskarada, którą uprawia Suski, która chyba nawet bardziej chyba nie jest już dla Jarosława Kaczyńskiego, tylko dla otoczenia, żeby lekceważyć Suskiego, żeby tam go nikt nie próbował wyrżnąć. Ona trzęsie całą łodzią. Tam zdaje się to właśnie, że na dyrektorze łódzkiego ośrodka telewizyjnego albo jakiejś ważnemu stanowisku, właśnie tam ktoś poległ. Ma pseudo, które bardzo ciekawie ją identyfikuje, nazywają ją Teklą. W nawiązaniu pajęczycy z bajki Pszczółka Maja. To była bajka mojego dzieciństwa, drodzy Państwo. Początek lat 80. to było coś niezwykłego w polskiej telewizji. Jakaś bajka, która się dała oglądać poza Wolkiem i Lolkiem. No, jeszcze był Miś Koralgor, ale to. Natomiast rozmawiałem się. No więc tutaj to, jak tłumaczono dziennikarzom, ona ma taką pajęczą sieć wpływów. I po prostu, którą otacza Jarosława Kaczyńskiego. Parę lat temu, kiedy Kaczyński potrzebował dużo pieniędzy na leczenie matki, to ona mu je pożyczyła. To znaczy, tam była naprawdę, to była ponad 200-tysięczna pożyczka. I oczywiście potem Jarosław Kaczyński umieszczał ją w niesamowitej liczbie rad nadzorczych. Te rady nadzorcze w polskim wydaniu to jest jedna wielka fikcja, to znaczy nikt tam nie ponosi odpowiedzialności za nic, tam się po prostu przychodzi, podpisuje się jakieś papiery i się po prostu bierze gigantyczne pieniądze. Z całym szacunkiem dla operatywności i dla umysłowości pani Janiny Goss, ona nie jest już w kondycji, żeby zajmować się tropieniem nieprawidłowości w PKN Orlen. Jak dla mnie, Tomku, to jest to po prostu podziękowanie Jarosława Kaczyńskiego dla długoletniej współpracownicy, bliskiej osoby, aby sobie po prostu miała fajną pensyjkę i fajne CV na sam koniec. Bo przyznacie Państwo, 80-letnia pani w Radzie Nadzorczej PKN Orlen, to teraz takie memy puszczają, że nie zdecydowała się, nie wybrała Shellu, nie wybrała BP, nie wybrała Chevron Texaco, wybrała Orlen. Janku, ja mam jeszcze, szanowni państwo, ja mam jeszcze inną koncepcję. Ty jej nie popierasz, natomiast pozwolę sobie ją przedstawić. Ja uważam, że ta ważna sytuacja w życiu Jarosława Kaczyńskiego, kiedy pani Janina Goss pożyczyła mu pieniądze,
w tej chwili również może być wykorzystana przez Jarosława Kaczyńskiego, bo dlaczego miałaby mu nie pożyczyć pieniędzy temu biednemu, skrzywdzonemu? Naprawdę dla idei służącemu nam wszystkim człowiekowi, kiedy ten krwiopijca, minister Sikorski chce go ograbić na dom. Pomijamy już, że pan minister Sikorski dał Jarosławowi wyjście z tej sytuacji, że tutaj ewidentnie Jarosław Kaczyński obrażał pana ministra Sikorskiego. I tutaj naprawdę ta kwota tych 700 tysięcy uzbierała się na dokładnie dlatego, że Jarosław Kaczyński lekceważył prawo. On po prostu lekceważył, uważał, że jest ponad prawem i w tej chwili dlatego zaczął wyć, no bo tam to już trzeba określić jako wycie. I znaczy, czy to nie jest tak, że pani Janina Goc pożyczy Jarosławowi tak spektakularnie te pieniądze, żeby Jarosław uratował dom, dobytek. I no wtedy, no jak go atakować? Piarowsko można wykorzystać rewelacyjnie. Pan Bochenek potrafi, no, odwrócić wszystko na lewą stronę. Pan Bochenek wczoraj zaatakował razem z panem Millerem opozycję. No to jest wina opozycji, że opozycja nie zgadza się na to, żeby zagłosować za ustawą PiS-u, pomimo tego, że PiS odrzuci wszystkie poprawki, które złożyła opozycja. I to opozycja jeszcze nie chce po odrzuceniu swoich poprawek dalej zagłosować, a opozycja zrobi im na złość i tak zagłosuje. Szanowni Państwo, ja nie wiem, no, ja już tak słucham tego spokojnie, patrzę, wy też oglądacie. No kurczę, nikomu do głowy z nich nie przyjdzie, że skoro nie mogą rządzić, to niech przestaną rządzić, albo niech powiedzą Ziobrze, że Ziobro nie zagłosował. Nie, nie, no to dzisiaj naprawdę bardzo fajnie próbował tłumaczyć im to Donald Tusk, ale oni tego nie przyjmują. Oni uważają wszystkich nas za idiotów. Także tutaj ja się skłaniam, Janku, ku tej koncepcji. Ja wiem, że ty masz koncepcję, że oni zrobią zwykłą ściepę na Jarosława. No ja mam Także. koncepcję, no przecież prawda jest taka, że do ma pożyczać z czego ma. Ona z... Bogatszy człowiek w Polsce, Janku, Znaczy, no Kaczyński może najpierw. nie. Kaczyński jest oligarchą. On jest, ja kiedyś nagrałem materiał, możecie Państwo go znaleźć, ma tam sto kilkadziesiąt tysięcy widzów go obejrzało, o tym, że Jarosław Kaczyński jest najbogatszym człowiekiem, przyjmując nomenklaturę tą ukraińską, bo ja. Jak już się pochwaliłem, tutaj było sporo komentarzy, to mogę też powiedzieć parę słów o tym. Pochwaliłem się kiedyś, że robiłem listę najbogatszych Europy Środkowo-Wschodniej. To generalnie było sporo Rosjan. Natomiast, żeby lista była ciekawsza, to myśmy tak z Rosji brali dwóch, trzech, czterech, a resztę byśmy rozpychali tymi naszymi, no bo tak to byłaby lista typu 20 Rosjan i tam nie byłoby co ciekawego, więc tam. A Ukraińcy robili furorę i na Ukrainie trzeba było liczyć to bardzo specyficznie. To znaczy, tam nie było czegoś takiego jak tytuł własności, tylko ten, kto faktycznie kontrolował. Tutaj się te ukraińskie przedsiębiorstwa były kontrolowane trochę tak na zasadzie tego, jak były kontrolowane zamki w średniowieczu, czyli po prostu trzeba było mieć własną załogę, która okupowała taki dany zamek, i jak się zdobywało zamek, to się ustanawiało własną załogę, i tam nieważne były tytuły własności, ten kto trzymał, ten miał. No więc Jarosław Kaczyński, tak mówiąc, no to jest najbogatszym człowiekiem w Polsce, bo on trzyma te wszystkie aktywa Skarbu Państwa. No i prawda jest taka, że jego problemem nie jest zgromadzenie gotówki, tylko powiedzenie skąd on ją ma, bo to jest. Janek, to jest problem wszystkich przestępców. To jest duży No problem. niestety, to jest zawsze ten problem. Natomiast on po prostu, więc potrzebuje mieć od kogo pożyczyć. Ja oczywiście obstawiam, że ktoś jakoś zrobił mu, że oni się, ja myślę, Tomku, że oni się wahają, czy co jest lepsze piarosko, czy pożyczka od bliskiej przyjaciółki, albo paru przyjaciółek, że to będzie ściepa tam po 200-300 tysięcy,
czy też po prostu zrobienie zbiórki. Ja myślę, że oni tam robią, mogą zrobić nawet badania. Naród wyjdzie i dalej, rozumiem. Nie, to jest koncepcja dobra, ja. Nie, więc to są różne ten. Więc według w prawie, które weszło w życie w 2019 roku, zakazywało zasiadania w jednej, więcej niż jednej radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa lub spółki należącej do państwowej osoby prawnej. No i oczywiście okazuje się, że jest to od każdego prawa są wyjątki, i ten wyjątek to się nazywa właśnie pani Janina Gosk. Ona na przykład była wybrana do rad nadzorczych Polskiej Grupy Energetycznej i Banku Ochrony Środowiska. Znaczy, na przykład. A teraz została wybrana właśnie do PKN Orlen. Natomiast tutaj mówimy po prostu o kasie. To jest czysta, żywa gotówka, którą ona dostaje. Na przykład, jak tutaj podliczyli dziennikarze, do końca 2021 roku zarobiła w BOŚ-u 645 tysięcy złotych, a w PGE 451 tysięcy złotych. Jest za co. Ma swój gabinet na Nowogrodzkiej, gdzie jest dowożona z Łodzi. O niej się mówi właśnie, że to jest taki właśnie załóżniczka, czyli ta, która ma dostęp do ucha prezesa. Ona Rynku, ma. zobacz, jeżeli porównać to na przykład z nominacjami Obajtka, gdzie swoją panią księgową zrobił szefową z Ale jedną firmą, ona nie jest, ale Tomku, do ona nie. porównania nie ma, Janek, do Ale pani. ona nie ma, ale nie ma, ona jest radcą prawnym, ale mimo to na przykład jej szofer został koordynatorem jakimś dyrektorskim w grupie PGE, więc to wiesz. Spodziewam się, że ten szofer jest lepszy od księgowej Obajtka, na pewno, bo spodziewam się, Jest. tak? Co ją łączyło z tym, z Jarosławem Kaczyńskim? No nie ma męża ani dzieci. Bardzo długo unikała używania telefonu komórkowego i też nie prowadzi telefonu tego samochodu i woli gotówkę. Jeżeli ktoś przebywa na zapleczu tej partii, to ja, szanowni państwo, to już wiecie, jak zresztą obejrzeliście na materiał poranny, to wiecie już, dlaczego oni płacą gotówką i płacą. Ja nie odpowiem na to pytanie, ale jeszcze raz będę powtarzał ten rebusik co jakiś czas, jak będę pamiętał. Dlaczego myślicie, że profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, jest i będzie najzacieklejszym obrońcą gotówki polskiej? Pomyślcie państwo. No Więc. ile razy się można zamieniać na domy, Janek? No ile razy? No już to. No, więc w każdym razie. Ona dopiero niedawno zaczęła się ubierać w takie luksusowe ciuchy, co jest o tyle ciekawe, Ostatni że zresztą. wcześniej, tak, bo wcześniej to jest taka dosyć ciekawa zmiana, bo wcześniej raczej właśnie były tak trochę wyśmiewana. Ale wiesz, na co ja, Janku, czekam? Ty nie pamiętasz tego, ale ludzie w moim wieku pamiętają. Pietrzak miał taki słynny ten swój monolog o tym, jak wyśmiewał żonę Edwarda Gierka, że jak ona pojechała i po lotnisku tę torebką po ziemi zamiatała. Rzeczywiście, to był taki słynny tekst. Zobaczyłem zdjęcie pani Gos i tak sobie myślę, czy Pietrzak się odezwie? Chyba nie. Szkoda, no mógłby, miałby naprawdę wielki comeback. Jak to, przecież on siedzi i on się odzywa i po prostu głosi chwałę Jarosława i Prawa i Sprawiedliwości. Daj spokój. Z Gierkową mi się bardzo, bardzo tutaj to jest wszystko Daj jawiło. spokój, daj spokój. W każdym razie Pietrzak właśnie to trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. To człowiek, który całe życie, no, to jest facet, który zrobił karierę, który miał misję i ludzie nie zauważyli, że jego misja, potraktowali jego misję serio. On miał misję bycia wentylem partyjnym bezpieczeństwa, czyli miał rozładowywać atmosferę, to znaczy miał ludziom śmiechem oswajać życie w PRL-u. No i teraz chciałby oswajać nam śmiechem życie w tym PRL-u bis, który tam szyje Jarosław Kaczyński, tylko problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński nie dał licencji na śmianie się z nikogo poza śmianiem się z opozycji. To jest Jego najgorsze. piękna kariera, szkoła kadetów, później
KBW, oficer polityczny. No, no, no piękna kariera Ale naprawdę. wróćmy do Janiny Gost. Tam jeszcze jest takich fajnych ksyw, no oprócz tej Tekli, o której mówiłem z Pszczółki Maji, to jeszcze była ksywa, która się pojawiała jakieś ładnych kilka lat temu, że jest to wiedźma, ale nie od czarów, tylko od słowa wiedzieć. Więc wiesz, Tomku, to powinna być pokrewna dusza dla nas, to znaczy, wiesz, trzyma się z tyłu i wie dużo. Ja tutaj się pochwalę, drodzy Państwo, kiedyś przywitał nas, to jeszcze było za czasów Platformy Obywatelskiej, numer 2 w ówczesnych cywilnych służbach, ale faktyczny numer 4 Agencji Bezpieczeństwa, ale praktycznie wtedy numer 2 po szefie Bondaryku, to już wszyscy będą wiedzieli, kto z tych zainteresowanych popatrzył na nas, jak wchodziliśmy do restauracji i powiedział: witam dwóch najlepiej poinformowanych ludzi w Polsce. To powiem szczerze, we wszystkim... było to, że tak spektakularnie podjechało naprawdę nieumówionych z nami dwóch naszych znajomych właścicieli takiej słynnej wtedy agencji kierowskiej. Tomek, ale po co ich prowadzisz? Wracamy. To chodziło o to, ja to się chciałem pochwalić jedynym komplementem ze strony ludzi służb, który sprawił mi frajdę. Natomiast wracając do właśnie naszej wiedźmy, no ona to jest idealna człowiek. Praktycznie jak spojrzycie, to wszystkie sylwetki, które jej się pojawiają, są bardzo powierzchowne. Wszyscy wiedzą, że dużo może. Wszyscy wiedzą, że ma dostęp do Jarosława. Wszyscy wiedzą, że jest najważniejsza w Łodzi, ale nikt tak naprawdę nie wie, czego chce pani Janina Gos, jakie jest jej modus operandi. Krótko mówiąc, to widzisz, oni mają, my patrząc na panią Janinę Gos, mamy taki problem jak obecna ubecja PiSu z nami, to znaczy próbuje odgadnąć, na czym nam zależy. Więc my tu patrząc na panią Janinę Gos, no to widać, że to już jest taki wiek. No jeżeli ktoś mając lat właśnie tyle, ile ona ma, 80, cały czas realizuje się w polityce, no to już widać, że to jest taki moment, tak też można też popatrzeć na Jarosława Kaczyńskiego, który coś tam gadał o tym, że on będzie tam do pewnego momentu, a potem pójdzie na emeryturę. Nie, nie będzie żadnej emerytury, on po prostu będzie w momencie, w którym nie będzie w stanie tego, no to po prostu wszystko mu wysiądzie, bo to jest jedyne, to knucie to jest jedyna rzecz, która go trzyma w życiu. I tak z ciekawostek jeszcze, to bardzo mi się spodobały teksty, że ona dostarczała też ziółka Jarosławowi Kaczyńskiemu, po których się dobrze czuł. To w tym momencie i tobie, i mnie się zaczyna włączać radar, że chcielibyśmy poznać skład tych ziółek. Więc... Wiesz, no już był taki doktor Morel, on naprawdę miał takie ciekawe składy tych wszystkich cudownych zastrzyków, de facto w jakiś sposób. On razem z Krestenem, tym masażystą, mieli olbrzymi wpływ na trzecią rzecz. Jeszcze jak informowali dziennikarze, dowodziła do prezesa suszone kasztany, które miały neutralizować negatywne promieniowanie wokół niego. Ja też znałem tą teorię. No, o tym nie słyszałem. Nie, ale to właśnie ja słyszałem o kasztanach, to ja też słyszałem, bo w moim Tapczanie mi tam wrzucali, jak byłem mały, właśnie kasztany, żeby tutaj pozytywnie promieniowały. Ja się praktycznie wykupałem w łazienkach warszawskich, to mieszkałem obok, chodziłem tam do szkoły, także mi się kasztany i żołędzie kojarzą, robiłem ludki zawsze z tych kasztanów, jak to dzieci, w każdym razie, ale promieniowanie to nie. Ona była przyjaciółką ich matki, jakąś tam młodszą, i poznać się miała z nią. To jest ciekawa rzecz do sprawdzenia, Tomek, i do pytania. Jaką rolę ona pełniła na tym dworze Jarosława Kaczyńskiego i na rodziny Kaczyńskich, że właśnie przetrwała w tej orbicie. Musicie Państwo wiedzieć, że ja to ująłem na razie w formie opowieści Tajemnicy Rodziny Kaczyńskich. To niedługo to pewnie będzie miała ten materiał już z milion odsłon, bo już tam ponad 800 tysięcy widzów było. Jak spojrzycie, jak to zawsze mówią ludzie, którzy się znają na pisaniu życiorysów, a takich trochę znamy, zamiast patrzeć, szukać dokumentów, po prostu zobaczcie, co się dzieje. Mamy dwójkę młodych akowców w zniszczonej Warszawie, którzy dostają
do samodzielnego mieszkania, około 80-metrowe mieszkanie. To jest po prostu niemożliwe. I to jest, po prostu, w tamtych czasach w ogóle nie było mieszkań w Warszawie. Największym marzeniem moich dziadków, którzy przed wojną mieszkali w Warszawie, było wrócić do Warszawy. To byli ludzie, dla których Warszawa była czymś ważnym. Oni oboje mieli wyższe wykształcenie, natomiast los ich rzucił ze zrujnowanej Warszawy, zniszczonej, na Śląsk, do Bytomia, i nie było prosto nawet przyjechać do Warszawy. Trzeba było mieć zgody, trzeba było mieć zgody na tego. To nie było tak jak to, że idziesz, przyjeżdżasz, szukasz mieszkania, lokum się lodujesz. Nic z tych rzeczy. Więc, a tutaj dwójka młodych hakowców bierze ślub, jest na dorobku i dostaje mieszkanie do zamieszkania. Tego się bez protekcji nie dało znaleźć. Ten wątek będzie bardzo dobrze omówiony w naszej książce mojej i Tomka. I to jest tak naprawdę pierwszy punkt do tego, że to nie jest taka zwykła rodzina. Kolejnym punktem to jest właśnie kręcenie tego filmu na początku lat 60. tego o dwóch takich, co ukradli księżyc. No, mamy do czynienia z dwójką dzieci hakowców. Jeżeli ktoś myśli, że można było ten casting przeprowadzić w taki sposób, że szukaliśmy najbardziej pasującej pary bliźniaków, i że to nie miało żadnych kontekstów politycznych, to drodzy Państwo, jest bardzo naiwnym człowiekiem. Miało. I wreszcie, kolejna odsłona. Kiedy Jarosław nie zdaje z klasy do klasy, to jeden z ważniejszych aparatczyków partyjnych, wówczas kurator, interweniuje i próbuje złamać Radę Pedagogiczną, aby wystawiła promocję. Kiedy Rada się opiera, o czym później opowiada i wspomina Anna Radziwiłł, późniejsza minister w solidarnościowych rządach, Kaczyńscy zabierają Jarosława i Lecha, to też jest ciekawe, że zabierają obu, chociaż Lech zdał, i przenoszą ich do dwóch różnych szkół, gdzie ta promocja jest im już sprezentowana, Jarosławowi jest sprezentowana. I teraz pytanie znowu, kim byli Kaczyńscy, że posiadali takie wpływy warszawskim. Tak, w ogóle u władz partyjnych. I to znowu, drodzy Państwo... Późniejszy minister edukacji Karolowski. Edukacji Kuberski. Tak, też nie byle kto. Ale proszę nie wierzyć w tą fałszywkę, która krąży po internecie, bo to się odbyło zupełnie inaczej. Jarosław Kaczyński nie był żadnym junakiem, nie był żadnym źródłem informacji jak nastolatek, tego typu rzeczy, tylko i wyłącznie tworzył nieprawdziwe informacje, które potem łatwo zdemaskowane mają pokazać, jak dużo fałszywek krąży na temat Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast ja tutaj pozwolę sobie tym, którzy chcą zupełnie bez związku dowiedzieć się czegoś więcej, to jest książka Kariera prokuratora Żółcia. Ona nie opowiada o Jarosławie Kaczyńskim, ale opowiada o takim człowieku, który się nazywa Balbinowski i jest prezesem partii Dobro i Uczciwość. Ja polecam ludziom, to jest kompletnie nie ma związku z tą sprawą, żebyście Państwo przeczytali w tej książce tą historię, która opowiada o takim świecie alternatywnym. I jak Państwo przeczytacie, to będziecie dużo mądrzejszymi ludźmi. To jest naprawdę fajna lektura. Roman Giertych tutaj w debiucie swoim prozatorskim naprawdę postawił sobie bardzo dużą poprzeczkę na to, żeby napisać kiedyś coś równie zabawnego, jeżeli chodzi o beletrystykę. A to polecam na stronie ecoredonum.pl. Jest oczywiście inna księgarnia, na tym ecoredonum.pl jest najlepsza relacja co do ceny. Warto to przeczytać, to Państwo będziecie wiedzieli, w jakich klimatach my się poruszamy tutaj. W każdym razie ja myślę, że Janina Goss, mówiąc pokrótce, zna wiele tajemnic Jarosława Kaczyńskiego, zna wiele tajemnic rodziny Kaczyńskich i oprócz tego jest lojalna. Jarosław Kaczyński bardzo niechętnie wpuszcza do siebie kogokolwiek. W tej chwili tak naprawdę dla niego to jest właśnie Janina Goss, to jest dla niego Jan Maria Tomaszewski. On się czuje przez panią Basię Skrzypek trochę zdradzony, bo dla niego odejście takiej osoby to jest dezercja z pola walki. Jarosław Kaczyński funkcjonuje w takim właśnie... Może, bo pani Barbara Skrzypek wykonała swoje zadanie. Może.
Natomiast tak czy siak Jarosław się przystosowuje, właśnie przyzwyczaja do ludzi określonych, ludzi, którzy nie stanowią dla niego żadnego zagrożenia, bo takich ludzi jest mało. Jarosław Kaczyński miał w swoim otoczeniu naprawdę bardzo lojalnego wobec siebie Ludwika Dorna, ale nie był w stanie wybaczyć Dornowi tego, że Dorn wraz ze zmianą sytuacji, wraz z tym, jak Jarosław stawał się tym, kim jest dzisiaj, to Dorn Mówił prawdę, po prostu mówił mu prawdę. krytykował. Mało tego, Dorn nie wierzył w długi marsz Jarosława Kaczyńskiego do władzy. Szczerze mówiąc, jak mi Roman Giertych w 2007-2008 roku mówił, że Jarosław Kaczyński wróci do władzy, też mu nie wierzyłem. Muszę przyznać, że Powiedziałeś o tym, że rzeczywiście, że była taka bajka na początku lat 80., dzieci fascynowały się pszczółką Mają. To prawda, ja już wtedy byłem dorosłym chłopakiem. Natomiast Jarosław Kaczyński mi się kojarzy z inną bajką. Nie wiem, czy ty ją pamiętasz. Państwo pewnie pamiętacie. Zaczarowany ołówek. Jarosław Kaczyński rysuje takie rzeczy i chciałby mieć takie zaczarowane ołówek. Nagle wyrysowuje rozwiązuje sytuację, mając ten zaczarowany ołówek. Ma na razie tylko do pewnego czasu miał ten długopis u Andrzeja Dudy. Zaczarowanego ołówka nie ma i nie wyrysuje nam tych cudownych rzeczy, które obiecuje. I bardziej mi się z tym Janu kojarzy niż z pszczółką Mają. znaczy, on przede wszystkim jest człowiekiem, który lubi snuć te swoje plany. On na tym wygrał, bo on coś tam widział. Na dziś wiemy o tym, że on, tą jego Wunderwaffe Jarosława Kaczyńskiego, to ma być jakaś bomba informacyjna, jakieś magiczne dostanie się do telefonów, do notesów, do kwitów. Polaków. Przecież ja i ty, Tomku, słyszeliśmy, że przecież gdybyśmy my w naszym arsenale po prostu raczyli się zwrócić, zmienić front, to przecież nie ma takiej nagrody, którą by Jarosław Kaczyński nam nie dał. Jest szody, świetlana przyszłość, naprawdę. Tak, ze swoich. My pokazaliśmy w boju, że umiemy. Tak. Ze swoich przepastnych po prostu zapasów Polski, bo Kaczyński opanował, my to już powtarzaliśmy, ale bawi mnie ta metafora, że kiedyś było, wydawało się, żeby zdobyć władzę, trzeba kupować elektorat, płacąc elektoratowi jego własnymi pieniędzmi. Ale Jarosław Kaczyński rozszerzył tę zasadę i kupuje sobie elity, płacąc pieniędzmi elektoratu. I w takim wypadku Jarosław Kaczyński. Zaliczamy do elit. My jesteśmy tacy jak reszta społeczeństwa. Nie, to, ale to jest, Tomku, to jest, czy Tomku, to prawda jest taka, że on sobie kupuje po prostu ludzi, których uważa, że jest w stanie, że są przydatni. No. Pytanie takie, czy zaliczyłbyś Mazurka i Stanowskiego do elit? No, zostali kupieni. Janek, nie śmiejmy się, no, Więc żartuję. powiedzmy sobie, ja mówię, no to jest tak, to jest. Jarosław Kaczyński tworzy elity. Jemu się wydaje, że tworzy elity, tak? To jest tak, że będzie ludzi zapisywał do PiSu. Bardzo daleko od elit. Bardzo daleko, Janek. Bardzo daleko od Znaczy, elit. to jest ten sposób, właśnie z tym byciem, to jest kiedyś Woody Allen powiedział, że nigdy nie chciałby należeć do klubu, który chciałby go mieć jako członka. I to jest taka dosyć ciekawe spojrzenie na życie. W każdym razie. Jesteśmy takimi członkami i nie chcemy być członkami. Po prostu nie chcemy być członkami. Nie, natomiast mamy tutaj do czynienia, bo to odeszliśmy znowu od pani Janiny Goss. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mówię, moim zdaniem tutaj wszyscy się zastanawiają, jaką rolę odegra pani Janina Goss, a my mówimy, że jest to po prostu pani, której Jarosław Kaczyński tworzy taką On diamentową. się dobrze czuje w jej towarzystwie, nie odegra już w tej chwili żadnej roli. Tak, dlatego że to już powiedzmy sobie tak, ona rzeczywiście była bardzo operatywna. Operatywna. Tak. Rozwiązywała problemy. Natomiast no, wiek ma swoje ograniczenia. Mając te 80 lat, to już nie można po prostu funkcjonować w taki sposób, żeby jeszcze ogarniać kwity i ogarniać na przykład to, co tam nawyrabiał
pan Daniel Obajtek w PKN Orlen. Przypomnijmy, on przez ostatni rok ściągnął z rynku około 16 miliardów złotych za dużo. To jest to, że moment, w którym elektorat zrozumie, że został, krótko mówiąc, to już użyję tego słowa, wydymany przez rząd na 16 miliardów złotych, które zostało po prostu pobrane poprzez zysk PKN Orlen. O tyle jest mniej więcej zawyżony zysk. To są bardzo poważne wyliczenia, które... Ta relacja trwa, jeżeli chodzi o rachunki za prąd i za gaz, kiedy tak, bo to bierzemy... nie są, bo one nie są jedyne. To znaczy Jarosław Kaczyński po prostu rozpoczął ten rachunek za prąd, podobnie jak rachunek za gaz, jak rachunek za paliwo, to są te słynne kozy Jarosława. Dawno nie było, drodzy Państwo, tego dowcipu, trzeba go przypomnieć. To jest mój ukochany dowcip z rabinem. Jak ja byłem mały, to dorwałem dwie książeczki przy szabasowych świecach wieczór pierwszy i przy szabasowych świecach wieczór drugi i bardzo je uważnie studiowałem. Bardzo lubiłem je czytać wiele razy. I tam właśnie była ta historia o tym, jak to Żyd przyszedł do rabina, że ma pod górkę, bo ma małe mieszkanko, małą izdebkę, a tam dwoje dzieci, żona, no i jest problem, bo po prostu wszyscy ze sobą nie mogą wytrzymać. I on mu doradził zatrudnienie najpierw w gosposi. No więc zdziwił się, no ale rabin, czyli żydowski nauczyciel, Jezus też był rabinem, o czym mało osób kojarzy, tak mówią do niego rabi. No więc zatrudnił, no mówi, przychodzi po tygodniu dramat, dzieci wrzeszczą, żona się kłóci z tą służącą, po prostu nie idzie wytrzymać jeszcze bardziej niż było. Mówi, to teraz jeszcze kup sobie kozę. No i znowu dramat po tygodniu. Wszyscy siebie nienawidzą, koza, po prostu jeszcze doszedł smród, po prostu to beczenie, no po prostu no nie idzie wytrzymać. No i on mówi, że po tygodniu daje mu zgodę na zwolnienie tej, czy wrócenie tej kozy. No wraca i mówi, no po prostu. Żona się uśmiecha do służącej, dzieci jakieś grzeczniejsze, wszystko jakoś pięknie wygląda. Dobrze, możesz odprawić służącą. Przychodzi, mówi, rabi. My to teraz mieszkamy w prawdziwym pałacu. I to jest ta puenta naszego tutaj właśnie tej rozmowy na temat tych podwyżek. Jarosław Kaczyński teraz liczy, że jak przywróci Polakom względną normalność, to wszyscy złapią oddech, jaki Jarosław jest świetny, po prostu jak świetnie wyszedł z tego kryzysu, patrzcie, obniżył. Ludzki pan, naprawdę. To jest naprawdę, no tutaj teraz jest problemem Polaków i problemem teraz tego, że jest to, że nie mamy specjalnie dziennikarzy. Mamy niestety pseudo czwartą władzę. To jest taka pseudo czwarta władza, która niestety w dużej części, znacznej części dała się skorumpować PiS-owi. W mniejszej części dała się zastraszyć, w największej części dała się skorumpować. Niestety spółki Skarbu Państwa opłacają dużą część mediów, które Polacy uważają, że są wolne. Tu nie ma żadnego jakiegoś wielkiego indeksu tematów zakazanych. Ja wam wielokrotnie tłumaczyłem. Masz rację, samokontrolę. To jest autocenzura. Zawsze tłumaczyłem, że największym właśnie problemem demokracji tego typu, szczególnie demokracji zagrożonej, czy w Polsce, żebyście Państwo wiedzieli, jak ja postrzegam historię ostatnich 30 lat. W Polsce tak naprawdę nigdy nie było demokracji, ale Polska od 1989 roku stawała się z roku na rok coraz bardziej demokratycznym państwem prawa. No i szliśmy z roku na rok, było coraz lepiej. Aż do roku 2015, kiedy Jarosław Kaczyński wrzucił wsteczny i teraz my się cofamy do tego, z czego uciekliśmy. Czyli cofamy się, idziemy na wschód. Niszczy się u nas procedury, niszczy się u nas praworządność. Wszystkim mówią o tym, że Polacy mają w czterech literach praworządność, na co ja wszystkim polecam właśnie takie ćwiczenie z wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że jesteście przedsiębiorcą, którego biznes jest na celowniku innego przedsiębiorcy, który jest prominentnym działaczem, albo którego syn jest prominentnym działaczem PiS. I zostajecie zatrzymani pod jakimiś fałszywymi zarzutami i wchodzicie na salę sądową i się okazuje, że sądzi was neosędzia.
skazany właśnie z Prawa i Sprawiedliwości. I on oczywiście mówi, że te 3 miesiące aresztu to jest niewyjęte. Na tym polega właśnie kwestia tego, dlaczego niezależność sądownictwa jest ważna. Czy wiesz, jeżeli zgodzi się przekazać firmę, to zostanie dwa tylko. Nie musi być trzech. A właśnie siedząc w areszcie, ale tak było. Bywało jeszcze w latach 90. Sam miałem człowieka, który miał bardzo duże udziały w firmie przemysłu zbrojeniowego, w której po prostu trafił do aresztu i dopiero jak podpisał sprzedaż udziałów, to wyszedł z aresztu. Jak sprzedał te udziały, to żeby było śmiesznie, w ten czas on siedział, to funkcjonariusze tej służby rozłożyli tą spółkę bardzo mocno, więc uwaga, prosto z aresztu poproszono go, żeby został PO prezesa. Znowu. I poskładał to, co oni zdążyli już rozwalić. Ale to są takie rzeczy. Więc to wszystko już w Polsce grali, tylko grali w latach 90. Jarosław Kaczyński nam zapewnia powrót nie tylko inflacji od lat 90., ale również taką no właśnie tutaj brakiem praworządności, policją działającą wspólnie z mafią. Bo pamiętajmy, lata 90. to są takie przypadki, w których nagłaśniały media, że chodzą ludzie, zbierają haracze po restauracjach na przykład na Starym Mieście, a policja jest bezsilna. Policja nie była bezsilna, policja po prostu nie chciała tam interweniować. Trochę idziemy właśnie w tym kierunku. Dlaczego robimy materiał o Janinie Goss? Dlatego, że jest to Rasputin, jak nazwaliśmy. Jest to Jarosław Kaczyński nie ma współpracowników. On ma dwór. Ludwik Don mówił o sułtanie i dworze eunuchów. Na tym sułtańskim dworze eunuchów pani Janina Goss jest właśnie takim Rasputinem w spódnicy, czyli takim radcą, zaufanym radcą Kaczyńskim. Radcą cudotwórcą. Bo dlaczego Rasputin? Rasputin miał wyleczyć dziedzica Mikołaja II z hemofilii, z choroby, która zagrażała jego życiu i zdrowiu. Czyli krótko mówiąc, choroby, która polegała na tym, że krew młodego carewicza słabo krzepła. I tu mieliśmy właśnie, mamy do czynienia, że ona go leczyła jakimiś tam ziółkami, natomiast tak naprawdę tajemnica zaufania jej, które pokłada w niej Jarosław Kaczyński, polega na tym, że ona bardzo dużo o nim wie. Ponieważ bardzo dużo o nim wie, to Jarosław Kaczyński może z nią rozmawiać na tematy, o których nie może rozmawiać z nikim innym. Każdy potrzebuje czasem kogoś, z kim może pogadać szczerze. Pamiętajmy o tym, że pani Janina Goss była przyjaciółką pani Jadwigi Kaczyńskiej. A pani Jadwiga Kaczyńska potrafiła często krytycznie wyrażać się o swoich synach. Potrafiła. W towarzystwie tych swoich bliskich osób. Potrafiła artykułować pewnego rodzaju pretensje. O tym napiszemy w książce. Tak było, bo potrafiła to robić. No, jak wiesz, bracia Kaczyńscy mieli ten problem, bo leczyli się w szpitalu psychiatrycznym. Mieli ten kłopot na Nowowiejskiej. Nie wyczyściło tych wszystkich papierów. Nie, panie Jarosławie, tam się nie wyczyściło. Jak wiesz, no to Wtedy te dzieci były pod dużą presją. I te tematy niewątpliwie pani Janina Goss zna. W każdym razie to jest takie ukazanie takiej właśnie bardzo niebezpiecznej też cechy dworu Jarosława Kaczyńskiego. Jak na każdym dworze, on się nie rządzi racjonalnie. Jest monarcha, który rządzi absolutnie, to jest ten sułtan, który jest otoczony tym dworem eunuchów. Mamy tutaj doradczynię w postaci Janiny Goss. Mamy człowieka, któremu Jarosław Kaczyński akceptuje, ale któremu nie ufa oczywiście,
który jest jakimś tam jego wsparciem intelektualnym, mówię o Ryszardzie Terleckim. Brakuje w tej chwili jemu takiego człowieka, jakim był pan Profesor Paruch. Profesor Paruch. To był człowiek, który pomagał Kaczyńskiemu knuć. Jarosław Kaczyński żyje z knucia, czyli... Tam ma zupełnie inne relacje, także też już nie możemy na razie o tym mówić. No tak, natomiast mamy też takiego człowieka, który... Jarosław Kaczyński trochę przymierza ludzi, których mógłby zastąpić. Był kiedyś taki pomysł z panem ministrem Nowakiem z rządu, którego to tam wyrzucił Morawiecki. On też miał być następcą pana Morawieckiego, jak się pan Morawiecki dowiedział. A się upewnił u nas w programie, że on tam dybie na jego potknięcie, to go wyrzucił z rządu i załatwił mu dobrze płatną pracę w spółkach Skarbu Państwa, żeby nie wzdychał. Jest pan minister Schreiber, mam dość, który na nas tak, tak, no, tak. Nie Strasznie, nas nie lubi. Strasznie nas nie lubi. Nie wiemy czemu tego. Przecież obaj jesteśmy szachistami, jego tata tam przecież współpracował. Ale też się zna z Jarosławem Kaczyńskim przecież dobrze. No, więc nie wiemy skąd ta niechęć. W każdym razie mamy jeszcze pana szefa akademii, pana Szczuckiego. Więc to jest taka próba odtworzenia takiego działającego think tanku. Natomiast dziś problem Jarosława Kaczyńskiego polega na tym, że brak mu takiego człowieka, który miałby jakąś wizję tego zwycięstwa, wizję trzeciej kadencji. Na razie wygląda na to, szanowni państwo. Ubolewam, bo nie widzę pana Fogla. Janku, pan Fogiel uszedł. Pan Fogiel powiedział, mam dość. Czy to jemu powiedział, że on ma dość? Cholera, nie wiem. Szanowni państwo, w każdym razie, reasumując, prosimy nie dopatrywać się w awansie pani Janiny Goss do PKN Orlen jakiejś ofensywy Jarosława. To jest po prostu wyprawa po godne pensje. Po złote runy. Dla godnych ludzi. Jarosław Kaczyński, drodzy państwo, ma tutaj, dla niektórych, dla Polaków ma emeryturę 13-14, a dla pani emerytki Janiny Goss ma Radę Nadzorczą PKN Orlen. Jestem ciekaw w ogóle, czy ona z jakiejś zrezygnowała, czy to już trzecia rada. Powinna pójść teraz do PKP, bo rzeczywiście znowu teraz są podwyżki akurat przed feriami. Proszę państwa, ale zrozumcie, jak Polska jest zasobna za rządów Jarosława Kaczyńskiego, że bilety kolejowe w Polsce są już droższe niż w Niemczech. To wreszcie... Droższe, lotnicze w niektórych sytuacjach. Ale wreszcie jesteśmy po prostu krajem na poziomie europejskim. Co prawda na razie tylko pod względem cen, ale to od czegoś trzeba zacząć. Szanowni państwo, Historia na Weekend, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. A teraz parę takich tekstów, których jeszcze słabiej promowałem. Czyli na przykład tekst, drodzy państwo, o kuriozach przedwojennej Polski, o tym, że przed wojną Sejm, to prawie taki jak wypisz, wymaluj zapisu, debatował o długości spódniczek uczennic i studentów. Oczywiście leciały też plakaty. Ja jeszcze tylko, brakuje mi takiego plakatu, jaki był właśnie tutaj, reprodukujemy przed wojną z Piłsudskim, bo pod jego przebojem, czy pod jego przewodem zbudujemy potężną Polskę. Jarosław Kaczyński meblujący nam tutaj Polskę. Na przykład też uchwalono też dopiero wtedy w Sejmie ustawę o prawie do zmiany nazwisk obraźliwych na inne. Szczególne było. Bardzo ważne akurat, drodzy państwo. No, był tam taki słynny pan chuj. Naprawdę miał, tak. Mógł zmienić już tak. No. I tu chyba nawet nie musiał specjalnie tłumaczyć, dlaczego. Bo ile teraz jest panów chujów, Jan? I nie zmieniają nic. Albo trochę gdzie indziej mają wpisane. Tak. Jest tekst o przypadkowym zwycięstwie Izraela.
o tym, jak w 1973 roku żydowska armia cudem wygrała wojnę Jom Kippur, ale później wszystko rozebrali na czynniki pierwsze i się ustalili, co zawiodło, i to się nigdy więcej nie powtórzyło. To jest coś, czego brakuje w Polsce: nauki na własnych błędach. Wiesz, na Synaju do tej pory możemy zobaczyć te popalone izraelskie czołgi. Egipcjanie specjalnie pozostawiali dużo, żeby pokazali, że jednak mieli jakąś szansę. Coś im się udało. Dolary dla bolszewików. Rewolucja październikowa została sfinansowana przez Amerykanów. To jest mój jeden z dwóch tekstów, które ja napisałem do tego numeru. Warto naprawdę się dowiedzieć, dlaczego ją sfinansowali. A sfinansowali ją dlatego, żeby Rosja się słabiej rozwijała. Skąd to wiemy? Bo była komisja senacka w Ameryce, gdzie oni zeznawali i się przyznawali, żeby się odczepić od nich, bo to chyba dobrze, że w Rosji teraz będzie nieefektywny system gospodarczy. Bardzo ciekawa historia, bo w Ameryce wtedy była naprawdę taka prężna demokracja. No jak napisano, że sponsorują bandytów i gangsterów i morderców z Czerwonej Rewolucji, to trzeba było odpowiedzieć na pytanie i zrobili specjalną komisję sejmową, senacką. Bez pieniędzy pana Parwusa i innych nie byłoby rosyjskiej rewolucji październikowej. No niestety, drodzy Państwo, ja myślę, że gdyby oni wiedzieli, czym to się skończy, to mogliby się jednak zastanowić. Trzymaliby się Tak. finansowania. Niemcy też by tego pociągu też chyba nie dali. To też, prawda, to też jest to taki system naczyń połączonych. To jest tak. Ulubiony wynalazca FBI. To jest mój drugi tekst o człowieku, który się nazywał Nikola Tesla. Zmarł 7 stycznia 1943 roku, 80 lat temu. Tuż po jego śmierci wszystkie jego materiały, zdjęcia, notatki, wszystko zostało zabezpieczone przez FBI i utajnione. Jest tajne nawet dziś, po 80 latach. Niektórzy twierdzą, że amerykańskie niektóre super wynalazki pochodzą właśnie z archiwum Tesli. Ale panowie nie byli pierwsi, co ich bardzo wkurzyło. Pierwszy bowiem był siostrzeniec Nikoli Tesli, który też coś zabrał stamtąd. To jest mój tekst, Ja naprawdę. rozumiem, że wynalazek Tesli nie ma nic, nie ma żadnego wpływu, bo on wynalazł pierwszego pilota do telewizora. Nie miał wpływu na to, że teraz ten pilot Jarosław chciał Jarosław to. Jarosław chce przejąć pilota. To wszystko. To dzięki To jest ciebie. ten. Dzięki temu, że obaliłeś komendanta Maja, teraz doprowadziłeś do po prostu bezpośredniego zagrożenia życia ludzi na komendzie, ponieważ bezpośrednio na skutek twoich materiałów komendanta Maja, komendantem głównym policji został Szymczyk i w tym momencie strzał z granatnika w grudniu 2022 roku stał się nieunikniony. Nie licytujmy się, Janku. Ty i tak Dobrze. jesteś gorszym wrogiem na razie. Ja jestem. Ty dostaniesz cały magazynek z Kałacha, ja tylko 29. No, jeszcze oczywiście, Szanowni Państwo, Kamiński to jest książka, której jesteśmy autorami z Tomkiem. Polecamy capitalbook.com.pl. Tam są książki z naszymi podpisami. Są oczywiście książki do nabycia gdzie indziej, ale nie wszędzie są nasze autografy. Tam są. Polecamy. Stąd się można dowiedzieć o tym, jak zaczynając od kapowania w 1981 roku, zostać wpływowym antykomunistą w rządzie PiS, bo to jest fajne. Mnie się podoba, że Jarosław Kaczyński to jest taki właśnie tutaj mesjasz tej takiej pseudoprawicy, że jakichś grzechów byś nie miał, przychodzisz, mówisz, że ufamy Jarosławowi. Jarosław jest po prostu jak ten Jordan, w którym się umył ostatnio Patryk Jaki. To miał być jakiś powtórny chrzest. Nie wiem, co on tam próbował zmyć, ale chłopaki ze służb mówią, że nie pomogło. Natomiast Tatuaż pod pachą, tak? Może oni teraz robią takie jak Nie kiedyś. wiem, nie wiem, nie wiem. Natomiast Jarosław po prostu. Jarosław jest w stanie wymazać komuś przeszłość z PZPR, jest w stanie wymazać komuś pracę czy współpracę z SB. Jest w stanie nawet wymazać komuś pisanie raportów dla zespołu Lesiaka.
przyjąć go do grona propagandzistów PiS. To wszystko jest, drodzy Państwo, uzależnione. Pamiętam, że na jednym ze swoich rewii Jarosław mówił, że najbardziej pożądany jest taki nawrócony grzesznik niż stu tych, wiesz, tych Nie wiem, jak znaków. ten, ja odebrałem, że to jakieś zaproszenie dla nas, ale sorry, ale ja jakoś nie jestem zainteresowany. Szanowni i wolę zostać na tym rozstrzelaniu z kałacha. Tak. Więc szanowni Państwo, zapraszamy, ja zapraszam na kanał Jan Piński Historia, gdzie umieściłem specjalnie dla Państwa historię pułapki dla Polaków, czyli powstania styczniowego, które wybuchło 160 lat temu, 22-3 stycznia, kiedy Polacy uzbrojeni, a w zasadzie nieuzbrojeni, pomaszerowali do lasu, chcąc przepędzić chyba siłą woli Rosjan. Tak naprawdę to powstanie było najgłupszym i wydawało się, że głupszego nie można wymyślić, ale wtedy się pojawił Leopold Okulicki i powiedział: "Potrzymajcie mi piwo" i zrobił powstanie warszawskie, które przebiło głupotą i zbrodniczością, bo powstanie styczniowe wykończyło 30 tysięcy Polaków, a powstanie warszawskie ćwierć miliona. Strach pomyśleć, co będzie, jeżeli kiedykolwiek będzie jeszcze kolejne powstanie, które będzie wybuchało, dlatego że ludzie się nie dowiedzą, czym są tego typu powstania. Co najbardziej śmieszne, dużo się uczy o powstaniu styczniowym, o powstaniu warszawskim, o powstaniu wielkopolskim, które wygrało, które wyzwoliło Wielkopolskę, przewróciło Wielkopolsce miejsce przy Polsce. Uczymy się praktycznie bardzo o mało. powstaniu środkich też nie. Też nie. A powstania śląskie, drodzy Państwo, to jest, zrobimy taki materiał, jak się zacznie za chwilę te rocznice, bo to się tam od marca zaczynają. To jest pierwsza hybrydowa wojna taka potoczona między Polską a Niemcami. Taka w stylu, trochę jakby to przypadkiem mówić, Władimir Putin te komunikaty to mógł w sprawie Krymu i Ukrainy redagować na podstawie tego, co myśmy wypisywali przed wojną Niemcom. Bo myśmy też dystansowali się od przestępców jako Polska. Korfantemu to nawet groziliśmy jakimś listem gończym. Tam się oczywiście odnajdywali jacyś uprzejmi ludzie w polskich mundurach, które nie były polskie. My nie wiedzieliśmy, skąd oni się tam wzięli. W każdym razie ta wojna hybrydowa, którą robiliśmy, no skończyła się tym, że udało się odzyskać prawie połowę Śląska. Co biorąc pod uwagę, że Niemcy się bardzo mocno napięli, a to byli jednak w końcu Niemcy, to nawet przegrani w I wojnie światowej, to jednak byli Niemcy. No i się udało. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. I powiem szczerze, ja nie wiem, dlaczego o tym nie ma w podręcznikach, bo to jest takie hasło nieznana. Cudzki nienawidził Korfantego. I to jest pokłosie. Też, tak. I podobnie nie lubił tych ludzi od powstania wielkopolskiego. Natomiast to jest taka dobre określenie powstań śląskich, to jest nieznana wojna polsko-niemiecka i to na dodatek wygrana przez Polaków i to jeszcze samych. Bardzo ważne, bardzo fajne. Drodzy Państwo, mówimy do zobaczenia i zapraszamy na portal 224.pl. Wpadajcie tam do nas koniecznie.